Witajcie w nowym vlogu. I znów widzimy się w aucie. Ale nie, tego vloga nie będę. Maksiu, tego vloga nie będę prowadziła z auta. Łączę się z Wami, bo chcę Wam powiedzieć, że jedziemy na rynek angielski, który nazywa się tutaj Car Boot Sale. I tyle, co będę mogła, tyle Wam pokażę, jak w ogóle rynek tutaj w Anglii wygląda. A bardzo fajne rzeczy nieraz można dostać, a szczególnie dla dzieci. Tak tanio zabawki, ubranka, także mam nadzieję, że dla Maksi jakieś zabawki uda nam się tanio kupić. Maksi się dobiera do siatki, bo po drodze zajechaliśmy jeszcze na małe zakupy. Ale czemu ty taki smutny? Ale czemu taki? No bułeczki spadły, to zaraz mama ci poda. Zaraz mama poda, tak? Dobra, to widzimy się później. Dojechaliśmy na miejsce. Maksiu do wózka się pakuje. Pół drogi tatuś mówił, o Jezu, jak razi słońce, ja nie wziąłem okularów. Pół drogi tatuś mówił synkowi, że staniemy na polanie. Taka polana, że tutaj same samochody, zobaczcie. Tłumy po prostu tutaj są. W ogóle to jesteśmy w Seaham, nad morzem, pół godzinki od naszego domu. Nie da się patrzeć tak razi. Niby słońce za chmurą, a no nie da się patrzeć. No to ruszamy na rynek. W ogóle mogę Wam pokazać outfit of the day. Moje czarne spodnie. To znacie z każdego holu chyba. Karl Lagerfeld, bluza z TK Maxa i moja nowa torebeczka z Primarka, co od męża dostałam. Super się sprawdza. I buty z Bershki. No chodź, chodź. O. Jednego funta, a dzieci poniżej 12 roku życia za darmo wchodzą. Wojtek mówi, szkoda, że zapachu nie da się nagrać. Ale pachnie. Ojejka. Ale na szczęście duże śniadanie zjedliśmy, to nie jesteśmy głodni. Czy tobie już zaczęły kwasy żołądkowe pracować? Ty się odchudzasz? No. Z czego? O! Dwa opakowania malin, 1,5 funta. A truskawki? 1,20 funta. A tutaj stoisko z takimi słodyczami, ciastami, jakimiś różnymi rzeczami, co kończy się termin. Albo się skończył, bo chyba Wam nigdy nie wspominałam, że w Anglii legalne jest sprzedawanie towaru po terminie. Nie, tam są dwie opcje. Best before można sprzedawać. Best before można sprzedawać, czyli najlepiej spożyć przed. To takie produkty można sprzedawać, a jak należy, to już tych nie mogę. Tak chciałabym Wam pokazać, jaki on jest ogromny, ale nie da się. Do samego morza. Tutaj ja nie wiem, ale 20 tych rzędów się tam ciągnie w dół. Albo jeszcze więcej. A tu jest stoisko z dziecięcymi rzeczami. Sprzętami. O, jako toaleta. O, taki sam pchaczek Maksiu ma. A takimi on, jak byłam na zabawach ostatnio z nim, to takimi był, tak jak te biedronki, te, to taki był zachwycony. Sobie siadał. Ale to już jest przegięcie, zobaczcie, jak tu sprzedają. Po prostu rzucone wszystko na trawę. O Boże. A
tam w tym aucie sprzedają mięso. Pan na cały głos przed mikrofon krzyczy, że weźmie kawałek tego mięsa, dołoży to i to i to i taką pakę robi i wywołuje na przykład cenę 4 funty. I ludzie się zgłaszają, kto chce kupić. Świetnie. Nie ma negocjacji, tylko po prostu paczki takie z mięsem w różnych cenach robi. Ale zobaczcie, ile ludzi tam stoi i obserwuje go. Five incredible steaks on them and only a tenner, and they are big and fit. Put those in there and a tenner. One, two, three. It's on slice in the last line. Anybody else there now? Big bag of sirloin steak there for a tenner. And you're selling around the back of the property, aren't you, young lass? Another one there as well. Mak się cały brudny od bułki, ale to nic, zadowolony, tak? Kupiliśmy samolot, kupiliśmy jeszcze 3 zabawki pod wózkiem mamy i jeszcze pan taki starszy, co sprzedawał, dał autko Maksiowi w prezencie i Maks jest zachwycony. Drabina najlepsza. No, to straż pożarna chyba, nie? Nie, co to jest? Straż pożarna, no. Mniej więcej po 50 pensów sprzedają takie zabaweczki. Znaczy ceny idą w górę, ale od 50 pensów takie fajne już można dostać. O. No, pasuje ci, kochanie. Pasuje? No. Śliczny. Idealny do salonu naszego. No, idziemy dalej. No i już po rynku, siedzimy w aucie. Właśnie wyruszyliśmy. Łowy udane. Tyle zabawek Maksiowi nakupowaliśmy, ale jakie tanie, nie? Po 30, po 50 pensów, po funcie, po 1,5 funta, ale można tak się obkupić, że sobie nie wyobrażacie. I to takie zabawki, co w sklepie kosztują nawet i ze 20 funtów albo i więcej, nie? No, także naprawdę. Ja nie wiem ile, ale z 12 zabawek mu kupiliśmy. Przyjedziemy do domu, to wam pokażę wszystkie. Super. A i sobie kupiłam jedną rzecz. Kurtkę sobie kupiłam, nową, z metką. Srebrną, za 1 funta. W domu wam pokażę wszystko. Widziałeś? Ale wieża! Jaka wysoka! Wow! A tu już, ja już prezenty od ciebie. Już zrobiony, zobacz. Budynek, no. Tu jeszcze, o. No nie mogę cię zostawić. Bo ja bardzo cię kocham, żeby widziałeś? Wow, ale zobacz, fajnie. Zobacz, Tomiś, pomógł mi budować wieżę. Maks nie wie, jak budować. Przeczytaj, pomóż. Nie umie jeszcze. Nie umie, nie umie, a jaką by budował, nie? No. Zbuduj wieżę albo garaż. Zyskali 5 cm kuchni. Aha. Jak zyskali 5 cm kuchni? Przecież się nie da. Do murów, my to mamy wszystko rozebrane, łącznie z sufitami. Po prostu powiem, żeby jedną płytę mniej przykleili, a poplastrowali po murze i będzie 5 cm. Pan się nie boi. Przychodzę do was już wieczorem. Wyobraź sobie, że wróciliśmy z rynku i czekali już na nas goście u nas w domu. Ciocia Agnieszka i wujek Daniel. Oni nie mogli być na roczku, na imprezie na roczek Maksia i przyjechali z taką ilością prezentów, a do tego my jeszcze nakupowaliśmy tyle rzeczy, tyle zabawek Maksiowi, że dzisiaj on po prostu miał Boże Narodzenie. Ale żeby nie było tyle naraz, to dzisiaj bawił się zabawkami od cioci i wujka, a z tych rzeczy na razie, co my mu kupiliśmy, to nic mu nie daliśmy i myślę, że to wyniosę wszystko do jednego pokoju i będziemy mu tak po prostu stopniowo, codziennie po jakiejś zabawce dawać, bo takie ilości są tego, zacznę wam pokazywać. Najpierw pokażę wam, jakie piękne prezenty od cioci i wujka dostał. Najpierw pierwszy prezent. Jest to taka cała torba wielka, zapinana na zamek, także świetne do przechowywania od razu, takich klocków plastikowych. 50 sztuk, ale naprawdę rewelacja. Najbardziej Maksiowi podobało się, jak się wysypały te klocki, potem pakować to wszystko z powrotem. Jest na etapie takim właśnie, że wszystko sprzątać lubi. Także idealna dla niego taka torba klocków. Do tego dostał zestaw Playmobil. Już otwieram, pokazuję.
Jest to taki sklepik? Tak. Tak jak na rysunku, zobaczcie. Otwiera się taką walizeczkę i to tak sprytnie jest zrobione, bo się kręci i musi tutaj najechać właśnie na taki otworek, żeby w ogóle otworzyć to. Bo zaraz ja będę miała problem z otwarciem. O, jest. Tutaj się wykłada. O, tu jest ta lada. Dobrze mówię? Tak. Tutaj się stawia ludziki i tu jest cały ten zestaw klocuszków w woreczku. Nie będę teraz już otwierała. Kolejny prezent się odezwał. Taka książka oto z pianinem. I wiecie co? Zobaczcie. Otwiera się i tutaj są literki na oznaczone, jak się gra, które przyciski przyciskać i można z dzieckiem śpiewać piosenki. Najróżniejsze. Rewelacja. No. Teraz mama będzie mogła grać Maksiowi. I jeszcze jeden ostatni prezent. Takie oto puzzle, ale idealne po prostu na ten wiek. Wyciąga się i zobaczcie, może nawet te same obrazki dopasowywać. Także świetne. Nawet nie widziałam wcześniej w sklepie takich. Zawsze jak się wyjmuje te klocuszki, to tutaj jest pusto. No w sensie nie ma rysunku. A dzięki temu łatwiej dziecku dopasować. Ekstra! Bardzo dziękujemy cioci Agnieszce, wujkowi Danielowi za prezenty. Super, że nas odwiedziliście. Wow. Teraz pokażę Wam, co kupiłam z Wojtkiem dla Maksia na rynku, ale może najpierw przejdę do nagrody dla Was. Dzisiaj możecie otrzymać taki oto cudowny zestaw kart. 6 sztuk, 5 sztuk takich mniejszych, jedna taka większa. Są to karty z tej samej serii. I zobaczcie, no ja jak zobaczyłam te obrazki, dla mnie one są jak żywe. Po prostu tak kolory dopasowane, tak pięknie wydrukowane. No ja jestem zachwycona tymi kartami. No zobaczcie, no w tej to jestem najbardziej zakochana. I te psy, no po prostu cudo. No jak żywe. Jejka, jeszcze takie zaszklone oczka mają te pieski, patrzcie. Jakie słodkie. No więc dzisiaj do wygrania są takie oto karty. Podam hasło, poproszę o komentarz z tym hasłem. Jest to hasło karta. I uwaga, trzeci komentarz z tym hasłem karta wygrywa. Ale to nie wszystko. Jakiś czas temu pokazywałam Wam w filmie książkę kucharską z mojej półki, że tak powiem, używana przeze mną. Już z niej nie korzystam, chciałam ją przekazać dalej. I osoba, która ją wygrała, nie zgłosiła się do dzisiaj. W ogóle ta osoba komentarz usunęła. Także wydaje mi się, że bardzo chciała ta osoba tą książkę, ale może nie dosłyszała do końca, jak opowiadałam o niej w filmie, czy później zaczęłam o tym mówić, nie pamiętam. Może później powiedziałam, że jest to książka w języku angielskim i może po prostu ta osoba zrezygnowała. W każdym bądź razie przekazuję ją dalej. Jeżeli macie ochotę na taką książkę kucharską Gordona Ramsaya, Make it easy. Łatwe przepisy. Jeszcze ona jest z płytką. Ale tak jak mówię, to była moja książka, ja jej używałam, także oznaki tutaj jakieś na pewno są. Jeżeli ktoś sobie życzy, to po prostu napiszcie komentarz książka i pierwszy komentarz ze słowem książka otrzymuje ode mnie tą książkę. I mam jeszcze jeden katalog z Bootsa z nowościami, opisanymi kosmetykami po angielsku. Jeżeli ktoś ma ochotę na ten magazyn, to bardzo proszę napisać w komentarzu magazyn i pierwsza osoba, która napisze to słowo w komentarzu, otrzyma ode mnie w prezencie. Dobra, przechodzimy teraz do zabawek, które kupiliśmy Maksiowi. No najpierw muszę Wam pokazać tego misia. Już pewnie większość z Was widziała go na moim Instagramie, bo od razu Wojtek mi zdjęcie z nim zrobił. Przecudowny. Jest tak milusi, że po prostu przytulać się do niego cały czas chce. No naprawdę, chyba tak delikatnej zabawki, maskotki jeszcze nigdy nie miałam w ręku. I wyobraźcie sobie, że płaciliśmy za niego tylko 2 funty. W szoku byłam. Cudowny. Idealnie nam tutaj po prostu na kanapie będzie wyglądał w salonie.
Świetne. Mam wrażenie, że dla siebie go kupiliśmy bardziej. Ale wiecie, jak Maksiu będzie sobie siedział, na ziemię go położy, może się oprzeć o misia, czy jak będzie picie pił z butelki, to może główkę sobie o niego oprzeć. Także myślę, że zaprzyjaźnią się. To był ten misiu. Druga rzecz, i to chyba schowam na trochę, i że tak powiem na końcu dawania mu tych rzeczy, które kupiliśmy, na końcu mu damy. Jest to taki oto pociąg teletubisiowy. I jak to jedzie, kółka się kręcą, to te ludziki się kręcą dookoła. Mało tego, tu się włącza i jak kółka jadą, to to teletubisiowe dźwięki wydaje. I dziecko ciągnie za sznureczek. I to była jedna z droższych zabawek kupionych. Kosztował 1,5 funta. O, odczepia się wagoniki. 1,5 funta kosztował. Bardzo tanio, ale jak na te ceny... Czekajcie, wyłączę. Jak na te ceny, które płaciliśmy za zabawki? No to... Poszalałam. Dalej. Mamy tutaj... Ja nie wiem, co to jest za stworzenie. Co to jest? Hipopotam. Hipopotam? Hipopotam. Fisher Price. Tylko nie ma baterii. Musimy baterię włożyć. I tutaj się włącza muzyczki, lampkę. I tu jest wyświetlacz. I na przykład dziecku, jak dziecko leży z tym łóżeczku, to na przykład na suficie gwiazdy wyświetla, albo delikatną do zasypiania muzyczkę gra. I to można albo w łóżeczku położyć, albo na półce gdzieś koło łóżeczka. Rewelacyjne. I kupiliśmy to i tą drugą zabawkę. To jest chyba tak mi się wydaje, że to jest angielska Vitech firmy. I co ta piłka robi? Jak to było? Gdzieś tu ją uruchamialiśmy, nie? Ona skakała, brzęczała. Coś ona... Ale bateria jest na wyczerpaniu, chyba. Dobra, nieważne. Na pewno zobaczycie w jednym z vlogów później. Maksiu będzie się nią bawił. No ale tu się w każdym razie świeciło, trzęsła się, tutaj się... O! Rusza się. Bateria, ewidentnie. No w każdym razie taka interaktywna piłeczka. I za te dwie zabawki zapłaciliśmy 1,5 funta, czyli 75 pensów za sztukę. Ja cię wyłączę, żeby nam to nie przeszkadzało. Dalej. Coś, co już chciałam dawno Maksiowi kupić, ale jakoś zawsze jak w sklepie byłam, zapominałam na to zwrócić uwagi. I w końcu kupiliśmy dzisiaj zestaw foremek, łopatek, wiaderka. Wszystko, cały zestaw do piasku, zamki tutaj, zobaczcie. Foremki do robienia zamków. I ten woreczek kosztował 50 pensów. Było pewne stoisko i sprzedawała tam starsza pani z panem, dziadek z babcią. I mieli tam niektóre zabawki. I właśnie upatrzyłam sobie tam taki samolocik. Dźwięk wydaje, światełko się świeci, dziecko ciągnie też po ziemi to. Tu jakieś przyciski do przyciskania. I 50 pensów od razu mi powiedzieli, że za to chcą, więc kupiłam to od razu Maksiowi, bo mi się bardzo ten samolot spodobał. I jak poszłam do wózka i dałam Maksiowi tą zabawkę, to ten dziadek jeszcze mnie zawołał, że mam wrócić i czy to synek jest w wózeczku. Ja mówię, że tak, to mam dla niego jeszcze te autko wziąć. Straż pożarna. Tacy mili państwo, naprawdę, a ten dziadek szczególnie był niesamowitym człowiekiem. I dał tą straż pożarną dla Maksia, troszeczkę... Chyba odłożymy, że i za jakiś czas damy Maksiowi, bo tutaj trochę ostre części mogą być, ale ma prezent od pana i bardzo się Maksiu cieszył i całą drogę w wózku trzymał potem tą straż pożarną, tak ściskał, tak mu się podobała. Także przemili państwo. Kupiliśmy też, co to jest, żaba? Żaba, ja mam problem jakiś. Żaba, tutaj się włącza. I tu się przyciska się wszędzie, tu ma książeczkę, tu ma jakieś kluczyki, nawet te szelki, zobaczcie, się przyciska. I mało tego, jest w języku francuskim i w języku angielskim, można wyłączyć, tutaj się wyłącza. Bye! Ile to kosztowało? Nieważne, naprawdę, my pomiędzy 30 pensów a funta, no półtorej to już najdroższa zabawka była, płaciliśmy za każde rzeczy. I o dziwo, wszystkie zabawki w miarę były dzisiaj z bateriami, że naprawdę można było sprawdzić, czy działają. Tatuś wybrał dla Maksia taki oto pociąg. I zobaczcie.
O, bateria już się wyczerpuje. No w każdym razie naprawdę ma dużo tutaj ruchomych rzeczy. Maksiu będzie, tylko musimy przedłużyć ten sznureczek i Maksiu będzie miał do ciągnięcia kolejny pociąg. To też grosze naprawdę kosztowało. I tu jest pociąg, ale gdzie zgubiłam? Ludzik. A gdzie jest ten ludzik? Nie, bo tam przyznam, gdzieś jest. Dobra, potem poszukam. To jest ta Kaciówcia i tu był pan maszynista, jeszcze siedział w środku i Kaciówcia tutaj ma przyciski. I po prostu Maksiu zachwycony był, siedział w samochodzie jak wracaliśmy i tylko sobie przyciskał i był taki dumny, że może uruchamiać sam tą Ciówcię. Bardzo fajna. Tutaj można coś jeszcze, jakieś wagoniki doczepiać. Także fajna, wygodna będzie, myślę, właśnie tak do pchania rączką, bo ma zabawki, gdzie będzie ciągnął za sznureczek, a tu będzie bardzo wygodne, żeby pchał sobie rączką. Bardzo fajna. Ja mam fioła na punkcie Kubusia Puchatka. Nawet kiedyś w wycieczce po domu zatrzymałam z Wami się tam na schodach i pokazywałam Wam nawet te cytaty. Cytaty w ramkach. Mamy ramkę i w środku trzy plakaty włożone i tak na srebrno wydrukowane cytaty z Kubusia Puchatka. Uwielbiam. I cały czas mówiłam Wojtkowi, że ja bardzo chcę misia, właśnie Kubusia, kupić Maksiowi. I taki sobie tam gdzieś na stoliku, pod stolikiem nawet, siedział. I tak przykuł naszą uwagę. I jak podeszłam, wzięłam go do ręki, to się zdziwiłam, bo on dosyć waży, ale jest taki pluszowy, fajny. I się pytam tego pana, ile kosztuje. I pan od razu do mnie mówi, czy nawet zanim się zapytałam, on do mnie krzyczy, że 30 pensów tylko, że mam go kupić albo do charity pójdzie ten misiu. To jest do tego second handu, co ludzie oddają rzeczy i na jakiś dobry cel. No więc pytam się pana, czy on działa, ten misiu, a pan, on denerwuje. Ale że działa, ale że denerwuje, więc pewnie jakieś tutaj są odgłosy, co dziecko namiętnie w domu włączało i pan już miał po prostu dosyć, bo ten misiu jest w idealnym stanie. W ogóle tutaj nie widzę oznak użytkowania. Pewnie gdzieś stał, siedział na półce i rodzice jak najmniej razy chcieli go włączać. Nie wiem, musimy baterię zmienić i zobaczymy, co to za dźwięki, ale podejrzewam, że na okrągło był włączany w tym domu i pan już po prostu miał dosyć. Teraz do nas przyszedł i bardzo mi się podoba, taki prawdziwy Kubuś Puchatek i bardzo jestem zadowolona, że go mamy. I za 30 pensów, to jest ile? Złoty 50 mniej więcej? Tatuś cały czas chciał kupić Maksiowi robota. No i mamy tutaj robota i się bałam, czy Maksiu się nie przykleszczy paluszka, ale nie. To jest bardzo delikatne, świeci się cały i nie wiem, tutaj u góry coś jeszcze ma strzelać. Chodzi sam. Świetny jest, nie? Ale Maksiu będzie po prostu w szoku, jak go zobaczy. Rewelacja. Nie pamiętam, ile on kosztował, funta chyba, nie? Czy pół? Półtora funta. O, to był, należy do tych droższych zabawek. Ale rewelacja. No i ostatnia zabawka. Taki autobus. I zobaczcie, te klapki się tutaj otwiera. To podejrzewam, Maksiowi najbardziej będzie się podobało. No i tu też się włącza. Zadania może zadania można, może tutaj ten autobus zadawać. Może dźwięk, jakieś melodyjki wygrywać. Może zwierzęta naśladować. Głośniej, ciszej można robić. A co to jest stop? Zatrzymać coś. No dobrze. Nie będę już tutaj uruchamiać, ale... Aha! I tutaj też jak się przyciśnie chyba... Tak, dzieci się uczą przy tym od razu też alfabetu. Także na lata ten autobus wystarczy. Ale taki oldschoolowy, świetny. I też właśnie będzie mógł sobie pchać go po ziemi. Super. Też tam grosze kosztował jakieś. No i to wszystko. Ale idziemy sobie, idziemy. I w pewnym momencie Wojtek mnie zaczepił. Kochanie, idź zobacz. I wyobraźcie sobie, że znaleźliśmy kurtkę dla mnie. Ale zobaczcie, jaka odjazdowa. Czekajcie, bo coś mi się tu jakieś powiadomienie wyświetla. Taka srebrna kurtka, taka szwedka powiem. Tu jeszcze ozdobny paseczek ma przy szyi, ale zobaczcie. Nówka. Jeszcze z metką. Tu ktoś cenę oderwał. Nowiusieńka kurtka. I jak spytałam o cenę, to za nie mówiłam. 1 funta ktoś za nią chciał. 5 zł.
I powiem Wam, że to jest rozmiar S, ale według mnie to jest taka prawdziwa, może mniejsza M-ka, nie? Idealna na mnie. Czekajcie, rozłączę się i Wam pokażę, jak w niej wyglądam, bo jest po prostu rewelacyjna. A ja mam srebrne trampki z Bershki, dzisiaj miałam je zresztą ubrane i po prostu będę miała idealny komplet. Do tego czarne dżinsy i rewelacyjny outfit. Także dam Wojtkowi aparat i on mnie zaraz nagra, jak wyglądam w tej kurce. Założyłam już tą kurteczkę. Wojtek robi za statyw. Troszeczkę krzywo jest, ale dobra, nieważne. I zobaczcie, jak odjazdowo wygląda. No jak na mnie uszyta. Rękawki takie dłuższe, jak ja uwielbiam. Tu ma kieszenie. No śliczna jest ta kurtka. I zobaczcie, jak fajnie wygląda, jak ją zapnę. No nie, tak do końca nie będę pewnie zapinać, ale świetna. No mówię, zwykłe jeansy, trampki moje srebrne i ekstra. Dobra, mogę już sobie postawić Was z powrotem niżej. Wow, 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 wow. Dobra. Także to były już nasze całe zakupy. Będziemy teraz dzielić po troszeczku Maksiowi. Najpierw będzie się prezentami bawił od naszych znajomych. Bo to, mówię, ciocia, Agnieszka, wujek, Daniel, ale to są nasi przyjaciele. Od samego początku, jak tutaj mieszkamy w Anglii, się znamy z nimi. No i tak mówimy ciocia, Agnieszka i wujek, Daniel, bo dla naszych dzieci to jest ciocia i wujek. Dobra, nieważne, nagadałam się. Mam nadzieję, że aż taki długi ten film nie wyszedł. Będę go montować, to zobaczę. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!